Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom. Proszę przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana Janusza Dębczyńskiego, o dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, mieszkańcy Włocławka. W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość prosimy Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicą i placą. Chodzi nam o skwer tutaj przed Urzędem Miasta, żeby nadać mu imię Lecha i Marii Kaczyńskich. Uzasadnienie do projektu uchwały mają wszyscy Państwo radni, więc ja nie będę tego uzasadnienia czytał, bo na pewno wszyscy doskonale się z nim zapoznali. Natomiast chciałbym z naszej strony powiedzieć, że Lech i Maria Kaczyńscy dobrze przysłużyli się naszej ojczyźnie. Niedługo minie 5 lat od tragicznej katastrofy, w której zginęli. Lech Kaczyński był państwowcem, był samorządowcem, był również działaczem Związku NSZZ Solidarność. Był osobą, która dobrze zapisze i zapisała się w naszej historii. Myślę, że nadanie tego imienia w tym miejscu nie powinno wzbudzać żadnych kontrowersji. Ten plac nie wiąże i ta nazwa nie wiąże i niesie za sobą skutków dla mieszkańców w postaci zmiany w dowodów czy jakichkolwiek większych konsekwencji. Myślę, proszę Państwa, że możemy dzisiaj złożyć hołd na ręce prezydenta, który zginął w tej katastrofie. Myślę również, że jest prezydentem, nie zostaje się w sposób przypadkowy. Miliony ludzi głosowało za tą kandydaturą. Tu nie chodzi o upartyjnianie czy upolitycznianie. Chodzi o to, by oddać hołd tym tragicznie zmarłym osobom. Chcę powiedzieć, że wszystkie 96 osób zostało uhonorowanych tablicą, która jest umocowana w murach Włocławskiej Katedry. Ta prośba jest skierowana na wniosek środowisk Prawa i Sprawiedliwości, ale też szeroko pojętego środowiska Włocławskiej Solidarności. Trzykrotnie bodajże w publicznych wystąpieniach również prosił o to pasterz naszej diecezji, biskup Wiesław Alojzy Mering. Także proszę Państwa, bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały raz jeszcze i jeżeli już, czy jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że możemy się różnić w tej sprawie, to apeluję do Państwa radnych, żeby się różnić ładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu o przedstawienie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, drogie Panie. Opinia nr 4 Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2015 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom. Za przyjęciem głosowały 3 osoby, przeciw była 1, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Radny Krzysztof Kugucki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym na początku wyrazić swój smutek, że w takiej drażliwej sprawie jednak Państwo idą jakoś tak na skróty i rezygnują z tej propozycji, którą na początku składałem, czyli poddania tego projektu pod konsultacje społeczne. Również przykro mi, że ta uchwała
czy w uzasadnieniu tej uchwały brak opinii zespołu doradczego do nazewnictwa placów i ulic. Uważam, że akurat przy tego typu uchwale taka opinia byłaby bardzo pomocna. Natomiast nie wchodząc jak gdyby w szczegóły, dlatego że tak jak powiedziałem, jest to kwestia niezwykle drażliwa i historia najnowsza Polski pokazała, że niestety coś, co powinno łączyć Polaków, łączyło ich tylko przez moment, a później przez wiele lat podzieliło. Również tragedia ta była wykorzystywana politycznie, a nie chciałbym, żeby tutaj te konflikty na sesję Rady Miasta Włocławek przechodziły. To chciałbym zaproponować w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej propozycję, która w moim odczuciu takim podziałom będzie stała naprzeciw. Propozycję, która w moim przekonaniu jest akceptowalna przez wszystkich radnych, przez większość mieszkańców Włocławka i nie podzieli ich tak, jak mieliśmy w ostatnich tygodniach okazję zaobserwować chociażby na różnego rodzaju forach publicznych. Dlatego stawiam wniosek o zmianę zapisu paragrafu pierwszego, punkt pierwszy projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom. Proponuję następujące jego brzmienie. Nadaje się nazwę Skwer Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem skwerowi usytuowanemu na Zielonym Rynku we Włocławku na działce ewidencyjnej nr 153 w obrębie Włocławek, karta mapy 50, przed budynkiem będącym siedzibą Urzędu Miasta Włocławek. Wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie, które, tak jak powiedziałem, może połączyć, dlatego że w tej katastrofie zginęli ludzie, którzy swoim życiem, swoją działalnością dbali o nasz kraj, o jego rozwój, starali się, niezależnie od swoich poglądów politycznych, jakie reprezentowali, starali się, by nasz kraj rozwijał się i żebyśmy byli na co dzień z niego dumni. Nie tylko Lech i Maria Kaczyńscy, ale również 96 pozostałych osób. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Damian Chełminiak. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Państwo Prezydent, Szanowni Radni. Tutaj już Pan Dymczyński wspomniał, że nie chodzi oczywiście o upolitycznienie, jednak to jest jednak faworyzowanie jednostki, a tutaj uważam, że jeżeli mamy oddać hołd, no to wszystkim osobom, które zginęły, bo wiele znakomitych osób, nie tylko ta dwójka osób zginęła. Poza tym nie widzę też większego sensu, nawet jeżeli mamy już nadawać, to skupmy się faktycznie, tak jak już kolega Krzysztof Kukucki złożył ten wniosek, bo uważam, że i tak tablica na katedrze ponad 600-letniej w zupełności tą tragedię symbolizuje i upamiętnia, więc nie ma takiej potrzeby. Poza tym chyba Państwo jednak nie śledzą na bieżąco opinii mieszkańców, ponieważ we wszystkich sądach, które mi się udało znaleźć na portalach włocławskich, minimum 80% jest przeciwna nadaniu właśnie skweru imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Tak samo jest w komentarzach. Mało kiedy ktokolwiek popiera tą inicjatywę i sami mieszkańcy są oburzeni tym, że państwo na siłę i widać, że w pośpiechu starają się to przegłosować. Także mam nadzieję, że jednak osoby, które po prostu się określą, bo nie widzę sensu, żeby się wstrzymywać w tym temacie, bo osoby, które się będą wstrzymywać, również będą popierać taki wniosek. Więc uważam, że jeżeli mamy wybierać między mniejszym złem, po prostu zagłosujmy za
ofiarami smoleńskimi, nadaniu ofiar smoleńskich, a nie Lecha i Marii Kaczyńskich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Janusz Dębczyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podtrzymuję wniosek naszego klubu o to, żeby przeprowadzić w tej sprawie głosowanie w wersji takiej przygotowanej przez Biuro Rady Miasta na nasz wniosek. I w związku z tym, że złożony został wniosek przez kolegę radnego Krzysztofa Kukuckiego, apeluję, żeby ten wniosek odrzucić, przyjąć w całości ten projekt uchwały zaproponowany przez nas. Chcę powiedzieć, że proszę Państwa, jak popatrzymy na hejtowanie w internecie, to praktycznie każdy z nas ma 80% negatywnych opinii i każda inicjatywa będzie miała, takie to jest w tej chwili medium, w którym można anonimowo dowolnie sobie używać. Natomiast w różnych sondażach i telewizyjnych, i gazetowych było, myślę, zupełnie inaczej. I w związku z tym podtrzymujemy nasz wniosek i prosiłbym, panie przewodniczący, to jest wniosek formalny, o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najpierw wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, a potem przejdziemy do dalszych wniosków. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem pana Janusza Dębczyńskiego o zamknięciu dyskusji w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę, proszę Państwa, 16 osób było za, 7 osób wstrzymało się od głosu. Wniosek przeszedł. 7 przeciwnych, przepraszam. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad wnioskiem zaproponowanym przez pana Krzysztofa Kukuckiego, aby w paragrafie pierwszym wyżej wymienionej uchwały widniał zapis: nadaje się nazwę Skwer Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem skwerowi usytuowanemu na Zielonym Rynku we Włocławku na działce ewidencyjnej nr 153 w obrębie Włocławka KM50 przed budynkiem będącym siedzibą Urzędu Miasta Włocławek. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Proszę Państwa, zarządzam reasumpcję głosowania, ponieważ są niejasności. Proszę bardzo, jeszcze raz. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem Krzysztofa Kukuckiego dotyczącym nadania nazwy, proszę żebyśmy zrozumieli, skweru ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, skwerowi usytuowanemu na Zielonym Rynku we Włocławku na działce ewidencyjnej nr 153, proszę o podniesienie ręki. Wysoko. Kto z Państwa jest przeciw temu wnioskowi? Kto się wstrzymał od głosu? Osiem osób było za, przeciwnych 11, wstrzymały się 4 osoby, wniosek nie przeszedł. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom? Proszę o podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Za głosowało 12 radnych, przeciw 7, wstrzymało się 4 osoby. Dziękuję bardzo Państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.